2013 roku, druk nr 3313, jest to projekt zarządu. Projekt ten jest związany z sytuacją, jaka nastąpiła na skutek wycofania się dzielnicy 10 z tego porozumienia trzech dzielnic związanego z zakupem dwóch radiowozów oznakowanych. No niestety tak jest. Tutaj w ostatnim czasie osobiście przyszedł do dzielnicy do mnie pan komendant komisariatu, pan Mirosław Skwarka, i on mnie poinformował. I zwrócił się też do nas z prośbą. Bo tak jak Państwo pamiętacie, na tym zadaniu była zarezerwowana kwota 25 tysięcy złotych. Po wycofaniu się dzielnicy 10 nie ma już możliwości zakupu dwóch radiowozów, można jedynie dokonać zakupu jednego radiowozu, to radiowozu nieoznakowanego. Dzielnica 12 podtrzymuje chęć jak gdyby partycypowania w realizacji tego zadania. W związku z tym uważam, że powinniśmy też pozostać przy tym finansowaniu. Tutaj policja prosi, aby pozostawić tą kwotę 18 800 zł. Szczerze tutaj proponuję 12 800 na zakup radiowozu z dzielnicą 12. Jest oznakowany czy już nie? Oznakowany. Oznakowany. Oni tutaj, tu jest pewna, widzę, nieścisłość, bo oni w tej rubryce piszą oznakowanego, natomiast wcześniej nieoznakowanego, i z tego co pamiętam, był komendant mówił o nieoznakowanym, ale trzeba będzie jeszcze. Nie, no to za de facto nie jest to nieoznakowane. Ponadto proszą nas o sfinansowanie zakupu programu takiego specjalistycznego, informatycznego. Mnie nie muszą, bo ja raczej. Ale szanowni Państwo, ja bardzo proszę o spokój. Jeżeli ktoś chce zabrać głos, to oczywiście będzie w tym stosownym. Oprócz tego proszą nas o sfinansowanie zakupu programu informatycznego służącego analizowaniu śladów mówia. W świetle opinii policji ten program będzie bardzo pomocny przy wykrywaniu sprawców przestępstw. Tutaj proponują całość środków 18 800. Proszę, żebyście Państwo jeszcze mieli jasność, bo do tej pory na zadania związane z policją przewidzieliśmy kwotę 25 tysięcy, także to i tak jest mniej o 6 200. Tutaj zarząd jakby przychyla się do tej prośby, do tego wniosku. No, w świetle naszej opinii, myślę, że także w świetle opinii Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności, ta współpraca dziesięcioletnia z komisariatem kierowanym przez pana komendanta Mirosława Skwarkę układa się dobrze. Oni się z tego porozumień wywiązują. Przestępczość zmniejszyła się, to nie ulega wątpliwości. Nie jest idealnie, ale spadek przestępczości niewątpliwie nastąpił. I uważam, że powinniśmy się do tej prośby przychylić. A ponadto, jeśli chodzi o to zadanie związane z zakupem radiowozu, to dzielnica 12 też partycypuje. Natomiast tak jak Państwu mówiłem, tutaj jeszcze pozostaje ta kwota 6 200 zł. Z
tych 25, które pierwotnie przewidzieliśmy na zakup tych dwóch radiowozów w ramach tego porozumienia trzech dzielnic, a także po rozstrzygnięciu konkursu na druk gazety dzielnicowej Kurier nam została jeszcze kwota 5600 zł. W związku z tym tutaj zarząd proponuje, przychylił się do wniosku z Komisji Sportu odnośnie sfinansowania organizacji imprez sportowych na Orliku i tam my proponujemy przeznaczyć kwotę 4000 zł na ten cel. Uważamy, że ten Orlik został sfinansowany ze środków publicznych. Tam powinny zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu dzielnicy się odbywać, tak jakby to trzeba ożywić też to boisko. Ponadto też zarząd przychylił się do prośby z Komisji Zieleni odnośnie dofinansowania tego zadania konkurs Pamiętajmy o Ogrodach. Tutaj proponujemy przeznaczyć jeszcze kwotę dodatkową 3000 zł, czyli wspólnie będzie łącznie z tą kwotą, która jest, tam już jest 3000, 6000. Także tutaj można będzie sfinansować no, dość atrakcyjne nagrody i nadać jak gdyby temu konkursowi taką no, odpowiednią ramę. Myślę, że jest to inicjatywa bardzo cenna, która uważam powinna spotkać się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Tutaj jeszcze po tym rozdysponowaniu pozostaje jeszcze kwota 4800 zł, którą zarząd proponuje przeznaczyć na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych dla czterech filii podgórskiej biblioteki publicznej po 1200 na każdą z placówek. Także taka jest propozycja zarządu. Tak jak mówię, tak naprawdę ta propozycja stanowi realizację wniosków płynących z komisji problemów. Także to tyle z mojej strony. Otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo, jest ku temu stosowny mówię. Pan Przewodniczący Krzysztof Sarek. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, ja odnośnie tego radiowozu na Policji, bo do tej pory porozumienie trzech dzielnic dawało zakup dwóch radiowozów czy jeden? Dwóch. Zareagowałem, bo chciałem przypomnieć Państwu, że zgodnie z zarządzeniem komendanta głównego z Policji były takie zalecenia dla poszczególnych jednostek Policji, że jeżeli uzyskają dofinansowanie na dwa, to w sumie mają cztery radiowozy. W tej chwili zostaje nam, że finansujemy jeden. Pytanie moje jest, czy Komenda Główna z Warszawy dofinansuje dalej drugi. Dlaczego? Bo tam były oznakowania, tu się pojawia nieoznakowania. Tak, bo to ta zasada gdyby tutaj zostanie. Czyli dalej, tak. Dalej jednostka, czyli szósty komisariat otrzyma dwa radiowozy, to już nieistotne, czy będą oznakowane, czy nieoznakowane. Chociaż ja osobiście wolałbym, żeby było oznakowane, bo nieoznakowane to mi się kojarzy, że dla komendanta. A oznakowana to ma jeździć. Przez to, że dzielnica dziesiąta się nie wycofała, policja traci trzy radiowozy. Dwa parcie z tego co słyszę. Dwa. No jest to, no źle się stało, bo dwa to jednak dużo. Dla szóstych komisarzy. Ale oczywiście popieram, żeby jednak poprzedać współpracę z policją, żeby im pomóc, bo oni nie będą mieli czym jeździć, to w ogóle by nie przyjdą. Nie, ktoś z Państwa radnych jeszcze w tej sprawie, że ja nie chciałby zabrać. Rozumiem, że nie. Nikt też poprawki nie składa. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zadań priorytetowych w 2013 roku według druku nr 33. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie? Proszę o podjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Tym samym uchwała została podjęta.